obcykaliśmy to, że na Renault Kangoo nie ma naszej naklejki Vanster Life jeszcze. Więc co? Tag Life? I będzie pod flagą kanadyjską. Siemano. Siemano. Jedziemy na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę. Zamieniamy dużego chwilowo na coś mniejszego. Renault Kangoo. Tak. I jedziemy godzinę drogi od Poznania w poszukiwaniu żelaznych domów. Z Rudy Darniowej. Bądźcie z nami. Jedziemy. Zapraszamy. Udało nam się znaleźć kilka domów z Rudy Darniowej. Jesteśmy gdzieś niedaleko Starego Borowca i słuchajcie, zatrzymaliśmy się tutaj, bo zobaczyliśmy z drogi, że jest opuszczony dom, dlatego mogliśmy bardziej podejść do niego. I tutaj widzicie fragment właśnie muru. Glina, słoma i właśnie widać tą Rudę Darniową z okolic tutaj. Ruda Darniowa ogólnie została pozyskiwana z ziemi tutaj lokalnej i ona osadzała się na głębokościach między 20-30 cm w głąb ziemi i był to proces, który zachodził, jak ruda żelaza została łączona i wytrącana pod przepływem wody i takie duże grudy pod ziemią później osadzały się i miały miejsce i później ludzie właśnie mogli ją wydobywać i używać do budowy domów między innymi albo płotów. I może też pokrótce opowiem historię Olendrów, bo był to bardzo ciekawy, jak to powiedzieć, była to ciekawa grupa etniczna, która mniej więcej w okolicach XVI do XVII wieku miała swój wędrowniczy tryb życia, albo tak naprawdę ekspansję. Kierowali się w kierunku Prus Królewskich, Kujaw, Mazowsza, Wielkopolski. I była to grupa etniczna, można powiedzieć, która miała swój początek w Niderlandach i przywędrowała właśnie tutaj na te rejony za zaproszeniem, za namową tutaj można władców lokalnych, żeby tak naprawdę zmodernizować i wskrzesić, czyli tak naprawdę oddać do użytkowania tereny, które były podmokłe, bagienne. Czyli była to grupa, która miała dużą wiedzę z melioracji. Mieli również bardzo dużo swobód obywatelskich i swobód wyznania, więc byli całkiem uprzywilejowani w tym kierunku. Olendrzy byli głównie wyznania mennickiego, co jest pochodną protestantyzmu. I to jest jedna też z przyczyn, dla którego wywędrowali z okolic Niderlandów. Było to prześladowanie religijne, a tutaj mogli stworzyć swoje nowe osady, nowe życie. To co, Grześ?
udało nam się znowu nową miejscówkę znaleźć. Tak, zobaczcie. Tym razem jakieś drewniane zabudowania, bardzo stare. Tam z tyłu. Idziemy zobaczyć, co kryją. Chodźcie z nami. Jakie drzwi, słuchajcie. Piękna chata, która jest w bardzo specyficzny sposób budowana. Zaraz wam pokażę drzwi. Ale tutaj jest bardzo ciekawy element, że ta chata była budowana z takich dużych pali, które się schodziły w siebie, taki zygzak, i łączyły się, tworząc jedną całość. Zobaczcie, niesamowita prezerwacja. Jeszcze naprawdę dobry stan w porównaniu z innymi chatami, które widzieliśmy po drodze. Normalnie można jeszcze do niej wejść. Idziemy zobaczyć drzwi. Idziemy do środka zobaczyć. Niesamowite, piękne drzwi, które tutaj mają klamkę jeszcze na wyjściu. Dachu co prawda tak trochę już nie ma. O, weźmy się na łapki. Luinia też odkrywczyni, nasza malutka. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Komin. Natrafiliśmy też na cmentarz Oleandrów. Widzicie krzyż, są nagrobki. I to zaraz przy tej drewnianej chacie. W całkiem jeszcze niezłym stanie. Z nami na kolejnej tajemniczej wyprawie. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie i zapraszamy ponownie. Zapraszamy za tydzień, a my tymczasem na zdrowie. Weźmiemy sobie małego grzdela nad Wartą w Poznaniu. Pozdrawiamy. Hej.